piątek i w sobotę zabarwiło się w centrum naszego miasta. Wszystko za sprawą jarmarku świętego Stanisława, który w tym roku obchodził swój jubileusz dziesięciolecia. Jak co roku przybyli do nas wystawcy nie tylko z Polski. Mieszkańcy mogli podziwiać wspaniałe wyroby rękodzielnicze. Ręcznie malowane ozdoby, haftowane obrusy, robione na szydełku serwety, pięknie zdobione naczynia, drewniane zabawki i wyroby codziennego użytku tu na jarmarku znajdowały swoich nabywców. Liczne stragany uginały się pod ciężarem swojskich wędzonek, różnorakich miodów i napitek, pachnącego chleba i wszelakich przypraw. Tutaj można było zjeść zarówno watę cukrową, jak i pajdę z domowym smalcem. Przygotowane atrakcje zachwyciły zarówno dorosłych, jak i dzieci. Te z kolei spędzały czas na dmuchańcach lub na przykład na przygotowaniu własnej koszulki. Co tu się dzieje na tym stoisku? Tutaj można sobie pokolorować, znaczy zaprojektować i pomalować od początku do końca swoją własną koszulkę, swój t-shirt. Także zapraszamy wszystkich, każdy może zaprojektować swój własny wzór. Także dorośli, bo teraz to widzę dzieci. Dorośli. Troszkę się dorośli migają, uważają, że to jest zabawa dla dzieci, ale to jest naprawdę doskonała zabawa również dla dorosłych. Podczas zwiedzania stoisk ze sceny dochodziły melodie różnych ludowych tańców, w rytm których występował na przykład zespół Chodowiacy. Oficjalne otwarcie jarmarku uświetnił występ warszawskiej kapeli Stargówka, jednej z najlepszych kapel w Polsce, która w swoim repertuarze ma takie szlagiery jak na przykład U cioci na imieninach, Bal na Gnojnej czy Zimny drań. W tym roku dwudniowym targom towarzyszyła Wioska Ginących Zawodów i Rzemiosł, czyli plenerowy pokaz historyczny. Można było zobaczyć warsztat garncarski, prząśniczy i tkacki, a także spróbować ubić masło czy zmielić mąkę w drewnianym młynie żarnowym. Dużym zainteresowaniem cieszyła się olejarnia. Tłoczenie na zimnym oleju lnianego. Bardzo zdrowe, używane już było w V wieku przed naszą erą. Już leczyli się wojownicy rzymscy. To była taka zasada, jeżeli armia była chora, to wiadomo było, że to pomagało żołnierzom. Na wszystko, na bóle brzucha, na to, na biegunki, także naprawdę leczniczo działa. Jak dużo trzeba tych ziaren, żeby no na przykład taka tutaj flaszeczka powstała, takiego oleju? Taka flaszeczka potrzebuje takie dwa garki. To ile tutaj jest? Kilogram? No będzie koło kilograma, dwa kilo na 100 gram wychodzi oleju. Także produkcja przybywa tak, najpierw niszczymy, mielimy to ziareczko, miażdżymy do takiej pozycji, ono jest rozmiażdżone, następnie... O, poczeka pan, to my podejdziemy. Następnie wkładamy takiego kociołka, zamykamy i na lekkim ogniu podgrzewamy, prażymy po prostu, tylko nie za dużo, żeby te właściwości nie odparowały. Następnie... Tu jest prasa. Taki kubełeczek, widzi pani. Tu może będzie widać, o. Do kamery. Taki woreczek mam tutaj. Szypę to, sprużone ziareczko. Zakrywamy. O, tu ma takie otworki, którędy będzie olej wychodził, tak? Następnie wkładam do prasy. O. Podsuwamy. Oj, oj, oj. Stary sprzęt. O. Oj. Dobrze. I kręcimy, obracając tym kołem do momentu pierwszego wysiłku i wtedy nam powstaje olej, skrapla się. Także polecam bardzo, bardzo zdrowy. No właśnie, bez tych sztucznych dodatków. Bez sztucznych dodatków jest ekologiczny. Proszę nam powiedzieć, co państwo tutaj nam siedlczanom przygotowali? Mamy pokaz gancarski, czyli toczenie na nożnym kole, takim tradycyjnym, jak to kiedyś na wsi bywało. Toczymy różne rzeczy, tak jak widać, świeczniki, kufelki, dzbany do kwiatów, przeróżne rzeczy. Pokazujemy, jak kiedyś wyglądało prawdziwe rzemiosło. Tutaj pokazujecie, czy sieczanie też biorą udział czynny? Można dzisiaj sobie, każdy kto podejdzie, może nieodpłatnie zrobić sobie taki plastron 10 jarmarku.
Tutaj mamy stanowisko i można nieodpłatnie taką pamiątkę zrobić. Projekt przygotował Ośrodek Kultury, także to jest dla dzieci, do dyspozycji mogą się bawić tutaj i sobie narobić różnych fajnych rzeczy, ale też na przykład na stanowisku dawnej polskiej wsi można umielić mąkę w kamiennych żarnach, czy ubić kaszę w stępie, można spróbować zrobić olej lniany, czy na stanowisku prząśniczki zrobić sobie bransoletkę z łuczki. Dużo rzeczy można, fajnych rzeczy tutaj u nas we Wiosce Ginących Zawodów dzisiaj i jutro przygotować. Tobie co się podobało dzisiaj na jarmarku? No i mi się wszystko podobało. Aha, pewnie lizaki i wata cukrowa najbardziej? Tak za watą nie przypadam, ale lizaki to tak. Mimo wcześniejszych obaw, pogoda nie spłatała figla i mieszkańcy Siedlec oraz regionu mogli tłumnie przybyć na targową imprezę. Bardzo ładne, różne kolory. Z czym pani dzisiaj wróci do domu z tego jarmarku? A mam dwie płyty, muzyka indiańska, bardzo lubię, to tak jakby zew krwi, coś się odzywa, tęsknoty za naturą. Za naturą, bardzo lubię, także tutaj, no i malarstwo, sama troszeczkę sobie maluję, rysuję i no, szukam inspiracji, może coś mnie zainspiruje do tego, że zacznę może coś bardziej pracować, bo a piękne są rzeczy. Wesoło, bardzo pochlebiamy sobie takie, szkoda, że tak po prostu rzadko jest, ale świetnie się czujemy. Cała rodzina, można się przejść, piękny spacerek i w ogóle. Z czym wrócicie do domu dzisiaj? No na pewno z balonem, na pewno z jakimś chlebkiem, serkiem, no bo do niecodzienności jest to w tym naszym mieście, także na pewno coś wrócimy z czymś. O, z małą jakąś siateczką. Ze szczuplejszym portfelem. O tak, no ceny no niestety są takie, no ale raz sobie można pozwolić, prawda? Tak jest. Co jeszcze dzisiaj pan tutaj no kupi? I pójdę jeszcze kupić jakieś takie obuwie po domu. Kapcie tak zwane. A wędlinka, chlebek? Wędlinka, chlebek na razie nie. Chlebek kupiłem rano w swojej piekarni. Kupują się siedlczanie? Coś innego takiego? Tak, kupują. Co szczególnie lubią? No, sypki uwielbiam. No. Na gorąco, nie, na zimno? Na zimno. Na zimno. Na zimno. Dobrze, że słońce wyszło, to chociaż ludzi trochę. No bardzo dobrze. Troszkę się zagrzejemy. Dzięki.